Czy samorząd powiatu ostrowieckiego musiał pokryć wielomilionową stratę szpitala wygenerowaną w 2018 roku? Zastaliśmy w szpitalu historyczną stratę w wysokości ponad 16,5 miliona złotych. W latach poprzednich oscylowała ona w przedziale od 2 do 4,5 miliona złotych. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego daje pewną możliwość samorządom, ale bez pełnego pokrycia straty i jeszcze dodatkowych środków finansowych ten szpital nie przetrwał. Na koniec marca radni zdecydowali, że powiat pokryje stratę szpitala w kwocie 8 milionów złotych z 13 milionów 800 tysięcy. To częściowe pokrycie straty spowodowało, że nadal brakowało ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, które powinny trafić do ostrowieckiego szpitala. O jak najszybsze przekazanie tych pieniędzy apelowali ostrowieccy parlamentarzyści i radni Prawa i Sprawiedliwości. Pani starosto, proszę oddać 5 milionów, które jest pani winna ostrowieckiemu szpitalowi. Starosta Marzena Dębniak uspokajała. Od samego początku mówiłam, że szpital jest naszym priorytetem i nie doprowadzimy do jego likwidacji czy upadku. I te pieniądze na pokrycie straty muszą się znaleźć. I pieniądze się znalazły. Na piątkowej sesji 29 maja radni Rady Powiatu podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Strata szpitala za rok 2018 w całości została pokryta. Cieszy mnie to, że nasze apele jako radnych powiatowych Prawa i Sprawiedliwości, ale również apel wspólnie z parlamentarzystami, żeby pani starosta przekazała zaległe pieniądze do szpitala, odniósł swój efekt. Jak widać na tym przykładzie, warto wywierać presję, warto apelować, choć wydawałoby się, że będąc opozycją nie wszystko można, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, zmusiliśmy panią starostę Dębniak, żeby ruszyła to konto powiatowe i przekazała kolejne prawie 6 milionów na szpital. Zdaniem Zbigniewa Dudy przez ostatnie 2 miesiące starostwo unikało spłaty reszty pieniędzy, które tak bardzo są potrzebne w obecnej sytuacji ostrowieckiemu szpitalowi. Dzisiaj mogliśmy jako Rada Powiatu podjąć uchwałę o przekazaniu zaległych 5,8, czyli 5 milionów 800 tysięcy złotych do szpitala. Stan szpitala naprawdę trudno mi ocenić. A o stanie ostrowieckiego szpitala i służby zdrowia bardzo długo podczas sesji mówił zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Adam Karolik. W Polsce trzeba zlikwidować 200 podobówek. Nie 20, tylko 200. Ostrowiecki szpital, który, jak podkreśla zarząd powiatu, jest priorytetem, potrzebuje bez wątpienia pieniędzy. Na dzisiejszej sesji rozmawialiśmy o 4,5 miliona pieniędzy, które uzyska ostrowiecki szpital, a właściwie powiat ostrowiecki dla jednostek, które zwalczały i zwalczają koronawirusa. Są to pieniądze, które przekazuje pan marszałek Będkowski i zarząd województwa do naszego szpitala. Jest to druga kwota w całym województwie. Największą dostały Kielce kwotę, a my dostaliśmy 4,5 miliona, a następne kwoty to są już 3 miliony, więc ta różnica jest naprawdę kolosalna i tutaj chciałem bardzo podziękować naszej radnej wojewódzkiej, pani Magdalenie Zieleń, bo no to jej zabieganie o te środki, to także lobbowanie ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, miejskich, powiatowych, no szpital jest dobrem nas wszystkich i on nie ma barw politycznych. Im więcej pieniędzy trafi do szpitala, tym jest dla nas wszystkich lepiej. Umowę na dofinansowanie działań wspierających walkę z koronawirusem w wysokości 4 milionów 55 tysięcy już podpisano w czwartek 28 maja w Urzędzie Marszałkowskim. Kwota wsparcia to wynik algorytmu kilku zmiennych. Najważniejszym wskaźnikiem była liczba ludności w danym powiecie i liczba podmiotów, które mogą zostać objęte pomocą.